Dzisiaj u mnie gości piękny, zadbany egzemplarz Samsung Galaxy Note 4, wersja N910F, F-ka, czyli oparta na Snapdragonie. 4 rdzenie po 2,7 GHz, 3 GB RAM-u. Oczywiście standardowo jest pamięć 32 GB, która może zostać rozbudowana kartą microSD, jest slocik. Bateria 3220, możemy sobie wrzucić więcej, ponieważ jest wymienna. Szybkie ładowanie, piękny wyświetlacz Super AMOLED 5,7 cala, 515 ppi, zagęszczenie pikseli na cal, czyli naprawdę dużo. Wyświetlacz jest piękny. Smartfon wyszedł w 2014 roku, czyli już ma sporo na karku, ale mamy takie ciekawostki na pokładzie jak czujnik wilgotności, barometr, optyczna stabilizacja obrazu w aparacie od Sony'ego 16 megapikseli, nagrywanie 4K. Z przodu mamy Samsung 37 megapikseli kamerkę. Oczywiście jest IRDA do sterowania sprzętami, podczerwień, także NFC, audio jack 3,5 mm, naprawdę kompletny smartfon na tamte czasy wymiatał. Jest stary Android, będziemy się posiłkować custom ROM-em. Przed sobą mam ta czwóreczkę, świetny sprzęt. Mam tu zainstalowanego custom ROMa od CRDroid, wersja systemu Android 8.1, i od razu może się nasunąć pytanie, czemu nie Android 10, 11, ponieważ w tym modelu jest taki problem, z tego co wyczytałem na forum XDA, że nie wyszedł oficjalny Line AGOS. Dlatego też ciężej jakby o bazę do zrobienia custom ROM-u. Nie znam się na tyle w temacie, ale gdzieś tam coś takiego wyczytałem. I nie ma takiego wyboru, jeśli chodzi o modyfikowane softy. I te na Androidzie 10 i 11 mają dużo błędów. Testowałem dwa na Androidzie 10 i nie chodzą po prostu płynnie, zacinają się. Wyczytałem właśnie na tym samym forum, że ten custom ROM, którego mam tutaj zainstalowany, jest bardzo stabilny, płynny i nie ma takiego problemu jak w innych, że jest drenaż baterii przy włączonym telefonie. To jest jakiś tam częsty problem, tutaj akurat to nie występuje. Samo zużycie baterii też nie jest jakieś drastyczne. I teraz może zobaczymy sobie jakieś aplikacje, jak to działa. Testuję dzisiaj telefonik i no, spisuje się bardzo dobrze. Tu jest akurat mój Instagram, szymon.foto, na którego zapraszam, gdyż wrzucam tutaj dużo zdjęć robionych różnymi smartfonami. S7 w akcji. Także Instagram chodzi. Także z samego działania aplikacji jestem zadowolony. M
można sobie swobodnie przeglądać. Tak to wygląda. Wyświetlacz daje radę, jest to naprawdę piękny AMOLED. Jak na tamte czasy. Ok, może zobaczymy TikTok. Tak to działa. Live oglądałem, wszystko normalnie, śmiga jak powinno. Ok, internet, Chrome. Jakąś stronkę powinniśmy załadować. Przykładową. Aha, tu sobie akurat tapetki szukałem. Może sobie weźmiemy. No i tak to działa. Jak na tak stary smartfon, to naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, że może jeszcze tak funkcjonować. Oczywiście mam tu trochę słaby internet, także te strony się nie ładują dosyć szybko, jak powinny. Nie jest to sama wina smartfona, tylko po prostu internetu niestety. No, tu internet nie daje rady. Ok. Sklep Play oczywiście. Większość aplikacji jest dostępna, których ja akurat potrzebuję. Nawet i aplikacje bankowe. Akurat nie instalowałem ich, ale jest taka możliwość przy tej wersji Android na szczęście. Tu akurat trochę zwiesza. Może trochę RAM zwolnimy. No dość długo się ładuje, jeśli chodzi o pierwsze uruchomienie. Także nieźle, ale mogłoby być lepiej. Trochę dziwne, bo wcześniej korzystałem i nie było żadnych zwieszek, także ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa. Dobra, nie będziemy go tu męczyć. Z takich aplikacji mamy tutaj jeszcze. Tutaj typowy notatnik. Ponieważ aplikacji Samsung oryginalny do pisania niestety nie zobaczymy i miałem problem z instalacją, także jak to notatka, ustawienia, co tu jeszcze mamy, galeria zdjęć, aparat, jeśli chodzi o aparat, mamy taką podstawową aplikację aparatu, która jest bardzo bogata, bardzo uboga, a nie bogata w ustawienia. Możemy sobie flashlight ustawić, lampę błyskową, HDR-a włączyć, włączyć samą czasomierz i przełączyć na przednią kamerę. I tryb jeszcze, czy to wideo, czy zdjęcie. Tak to się robiło. O, i film. To jest taka podstawowa aplikacja aparatu. Jeśli chodzi o same zdjęcia, jeszcze się nie mogę wypowiedzieć, bo aparat dopiero będzie testowany. Także na pewno jakiś osobny materiał lub wrzucę to na mojego Instagrama, jeśli chodzi o fotki z tego telefonu. Jeśli chodzi o jeszcze aplikacje
sobie zainstalowałem takie dodatkowe do kamery. Open kamera zawsze sprawdzona. Zawsze jakoś to funkcjonowało. Open kamera i jeszcze byłem zawsze zadowolony z takiej aplikacji jak manual kamera. O, też fajnie to śmiga. Także mówię, zdjęcia dopiero będę robił i będę testował ten aparacik, czy da radę w dzisiejszych czasach, czy nie da rady. Tak to wygląda. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wideo rozmowy przetestowane. Nawigacja, mapy dopiero będą testowane. Ale GPS z tego co sprawdzałem normalnie łapie. No i tak. Jeśli chodzi o ustawienia typowego custom ROMu, to sobie taką ikonkę tutaj dałem. Można sobie modyfikować wszystkie tutaj informacje, gdzie znajdziemy dzień tygodnia po polsku i jeszcze datę na pasku powiadomień. To jest naprawdę bardzo dobra sprawa. Możemy modyfikować ikonę baterii, procent, czy ma pokazywać, czy nie. Czy to ma być z lewej strony, czy z prawej. Jeszcze sobie taką funkcję tutaj włączyłem, że przytrzymał sobie przycisk zasilania i się włącza latareczka, to jest bardzo fajne. Także ogólnie ten telefon jest w bardzo, ale to bardzo dobrym stanie, jeśli chodzi o wizualny stan i techniczny. Ciężko kupić taki egzemplarz i to jest oczywiście Snapdragon Model F. Także to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnej recenzji.